Kiedy myśmy chcieli opisać sprawę Langenfeld, to nikt się nie chciał zgodzić na udzielanie informacji, bo się bali. Johanna Langenfeld war die erste Oberaufseherin überhaupt in drei Frauenkonzentrationslagern. Dieses Foto, das einzige Foto, was man je hatte von Johanna Langenfeld. Sie wollte ein richtig gutes Konzentrationslager für Frauen leiten. One miały nad nami, więźniarkami, władzę życia i śmierci. One mogły bezkarnie zabić każdą z nas. Hier war unser Haus und hier in dem müsste Frau Langenfeld gewohnt haben. Es hat sich niemand beschwert oder niemand in der äußeren Welt oder auch niemand, auch die Frau Langenfeld nicht, dass man die Jüdinnen umgebracht hat. Bo naprawdę nigdy nie wybuchła tak, żeby którakolwiek więźniarka mogła powiedzieć, że ona je uderzyła, czy nam wrzeszczała. Nie. Musiałam wszystkie kiecki zdjąć z siebie i nago stać przed nimi. Boże, kochani. Langenfeld siedzi w Krakowie w więzieniu Montelupich. Musimy bronić Langenfeld, bo skażą ją na karę śmierci. No, komendantka obozu w Ravensbrück. Więźniarki z Krakowa musiały widzieć te zdjęcia. Także one miały świadomość, co może spotkać Langenfeld. Dobrze, przyjadę do Łodzi, ale na koniec świata, jak trzeba Langenfeld ratować, to będziemy ratować.